Małgorzato i Maciej, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Chcemy. Jest prościutko, podniosłam go do góry, żeby nie był nad twoimi plecami, tylko żeby się fajnie prezentował nad tobą. Wszystko jest przygotowane tak, jak chcieliście, nic nie jest zmienione. Poczekaj, zapniemy tą chafteczkę jeszcze raz. Tak, mam tak to ja mam piękne pleczki. Jest okej, okay? To jest okej. Okay. To akurat wychodzi jak. Dobra, super. Sestra! O, taka duża tyczka. Nie masz chwilek. Zgromadziliśmy się w tej przepięknej kaplicy wokół tych, którzy nas na dzisiejszą uroczystość zaprosili. Dzień dobry. Ciśnie w górę. Dziękuję. Żebyście byli szczęśliwi, zdrowi i w szczęściu, żebyście... No, przepraszam, ale... Kochane dzieciaki, budujcie swoje małżeństwo na fundamencie miłości, wierności, szacunku. Prawdziwa miłość nie kończy się nigdy. Im więcej dajecie, tym więcej wam zostanie. W życiu najważniejsza jest miłość. A małżeńska miłość jest miłością szczególną. Biorę ciebie, Maciej, za mężem. I ślubuję ci. I ślubuję ci. Miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Oraz że cię nie opuszczę, aż do śmierci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Dużo cudownych chwil, zdrowia, pomyślności, żebyście byli szczęśliwi. Dobrego życia po prostu, takiego, jakiego sobie wymarzyliście, jakiego pragniecie. A kto ma Gosia i Maciej, moi drodzy?